Cześć wszystkim z tej strony, Kubos. Dzisiejszy poradnik będzie poświęcony bardzo starej grze, a w zasadzie sposobie uruchomienia jej na Windows 7. Gra powstała w 1997 roku, a stworzyło ją już nieistniejące studio Bullfrog z Peterem Molyneux na czele. Mowa oczywiście o Dungeon Keeper. Jak wiadomo, Dungeon Keeper nie współpracuje z Windows 7 prawidłowo. Raz, że nie można go zainstalować, a dwa, że nie odpala się w ogóle na tym systemie. Natomiast sposób, który Wam pokażę, opiera się o fanowską modyfikację. Jest to mod, dzięki któremu odpalicie grę bez większych problemów na Windows 7 bądź 8, jak również będziecie mogli zmienić rozdzielczość gry. Więc tak. Potrzebujecie samej modyfikacji. Modyfikacja jest to Keeper FX wersja 0.40, jak również update'u do launchera tej modyfikacji. Keeper FX Launcher wersja 0.41 beta 2. Oczywiście linki do obydwu plików znajdziecie w podpisie poradnika. I teraz tak, oprócz samej modyfikacji i update'u będziecie oczywiście potrzebowali płyty z grą bądź obrazu z płytą. Niestety mam złą wiadomość dla osób, które kupiły Dungeon Keepera z GOG.com. Niestety owa modyfikacja nie współpracuje prawidłowo z tą wersją. Nie wiem czemu, czegoś tam na pewno brakuje, bo dość długo próbowałem ją uruchomić na tej wersji. Niestety zawsze kończy się tak samo, gra wychodzi do systemu i na tym się kończy. Więc tak, jeżeli już macie, przepraszam, jeżeli już macie płytę w napędzie bądź zamontowany obraz, należy go otworzyć. Otwieramy. Oczywiście odradzam od razu instalowanie, bo nic to Wam nie da. Jak widać, sam instalator nie odpala, od razu mówi, że jest jakiś problem. Natomiast nam się rozchodzi tylko i wyłącznie o katalog Keeper. Otwieramy go i kopiujemy całą zawartość katalogu. Teraz należy stworzyć sobie katalog gdzieś na dysku, gdzie macie miejsce, tam gdzie chcecie na przykład umieścić grę. Ja to zrobię w miejscu, gdzie zawsze instaluję grę. Kopiujemy tutaj całą zawartość katalogu z płyty. W chwili obecnej tak naprawdę możemy sobie już płytę bądź obraz darować, zamknąć, nie będzie nam więcej potrzebne. Otwieramy katalog z wcześniej rozpakowaną modyfikacją i oczywiście też kopiujemy wszystkie pliki. Kopiujemy je do katalogu z grą, podmieniając wszystkie inne. Jak widzicie, sama modyfikacja jest dużo większa niż gra. Dzieje się to tak dlatego, że twórcy dodali również sporo nowych kampanii. Także gra na pewno starczy Wam na dłużej. W tej chwili mamy już tak naprawdę grę przygotowaną do odpalenia. Jeżeli byście chcieli już ją odpalić, na pewno by zadziałała. Natomiast skopiujemy jeszcze update launchera. Nie jest on niezbędny, natomiast na pewno ułatwi nam korzystanie z samego launchera, dlatego że nie będziecie musieli nic wpisywać w plikach CFG, wystarczy wybrać w menu. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. Mamy teraz okienko z opcjami. Nas interesuje tak naprawdę tylko settings. I teraz tak. Pierwsze co, to oczywiście zmieniamy na polski, bo oczywiście gra jest zlokalizowana i naprawdę muszę powiedzieć, że bardzo dobrze
wypada w pośród, nawet pośród obecnych lokalizacji. I teraz tak, tutaj macie rozdzielczość, w jakiej gra się odpali. Próbowałem w innych rozdzielczościach, ale tak naprawdę wtedy skutkuje to tylko i wyłącznie zmniejszeniem okna, a nie powiększeniem na większą rozdzielczość. 1024x768 jest naprawdę dobrą rozdzielczością jak dla tej gry. Jedyne co musicie zmienić, to jeszcze właśnie dodać tam rozdzielczość tutaj Failure Resolution. Tych rozdzielczości radzę Wam nie zmieniać ze względu na to, że menu, rozdzielczość menu, jeżeli zmienicie na większą, to tak naprawdę nie zmieni się, znaczy sama rozdzielczość się zmieni, natomiast okienko też się zmniejszy. Tak samo będzie z rozdzielczością filmów, dlatego radzę to zmienić. Sejwujemy i możemy odpalić grę. No cóż, jak widzicie, gra się już uruchomiła. Może by Wam pokazać, że wszystko działa, no to odpalmy może oryginalną kampanię. Ale tak jak wcześniej mówiłem, gra ma bardzo dużo innych kampanii i misji, w które można sobie zagrać oprócz kampanii oryginalnej bądź dodatku. Tak więc no, naprawdę na wiele godzin grania. Polski dubbing. No ale to sobie sami posłuchacie. Jak widać, wszystko działa prawidłowo. To jest właśnie ta główna rozdzielczość 1024x768. Nie jest źle, wszystko widać wyraźnie. Działa tak, jak działać powinno. No nic, mam nadzieję, że Wam pomogłem i że z przyjemnością sobie pogracie w naprawdę dobrą grę, bo jednak no, Dungeon Keeper jest jedną z lepszych gier, które kiedykolwiek grałem. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w następnym poradzie.